Jestem w Rap News. Ja jestem totalnie tu niepotrzebna. A mogę powiedzieć, że sama Małgosia? Możesz, jak chcesz powiedzieć? Że zrobię to z takim tym, może lepiej, nie? Bo czuję, że to. Ja od 10 lat staram się ocieplić wizerunek. Gosia, jestem w Rap News Studio, a to jest program Oceń Wersy. I ja mam tutaj już naszykowane wersy. Jak rozleję kieliszek czerwonego wina. Czasem bywa, wtedy mam czerwony dywan. To chyba wszystko na ten temat z mojej strony. Czasem bywam, lecz wolę nagrywać niż salony. Wiem, to nie jest film, jak nie zrywam filmu. Nie jestem w tym dla głupich mini rankingów. Ja tu jestem dla bitów, nie dla plebiscytów. Reprezentuję zwykłych typów wśród celebrytów. To znaczy, ja się jaram, jak ktoś mówi, że jest dla rapu, że robi dla rapu. Nie do końca wierzę, ale nie wiem, kto to jest, także powiedzmy, że zawierzam tym razem i to jest spoko. 4. A co? Krótkie wersy, fajne. Lubię. To był TEDx, kawałka z tobą. To nie film. O kurwa. Prawda? Nagrałeś taki stary film. Tak. Ale nie pamiętam. Jeszcze z kawałka, w którym jestem. Super. No, ale dobra, to było 10 lat temu. Dużo fitów nagrałem w życiu, prawda? Trochę tak. Nie masz mogę pomysłu, nie pamiętać. Widzę, że higiena to temat, w którym jesteś na bakier. Jak drapiesz się po piździe. Schodzi ci z paznokci lakier? Twój niedomyty klakier wtrąca rybackim wrakiem? A wnętrze twojej brudnej rury jest jak ścierny papier? Masz na zębach, ci się odbija. Najwyraźniej trenowałeś branie z... tam, stamtąd tu? Seks z tobą to mogiła, ja wolałbym bardziej wylizać muszlę kibla na... ja wolałbym, to facet, tak? Że się upewni. Wolałbym bardziej wylizać muszlę kibla na dworcowym McDonaldzie. No dobra, to jest dis na laskę. Ewidentnie. 0/5. Sorry, stary. Tak się nie mówi do kobiet. Nieważne, co ci zrobiła. To jest słowo. Trudno! Stoję za tym, co powiedziałam. Znaczy, ja kumam, że słoń ma ten swój bardzo naturalistyczny przekaz. W sumie mogłam się domyślić, ale nie wiem, co mu zrobiła ta pani. To też jest pytanie, tak? No to fikcja taka literacka. Ale po co? On daje przykład ludziom i młodym mężczyznom. Nie, nie, po prostu nie. Nie. Bardzo, bardzo szanuję słonia, bardzo lubię słonia. Uwielbiam jego naturalizm i również to, że nie przebiera w słowach w tym naturalizmie. I to wszystko dookoła, ale nie, po prostu nie. Nie wiem, co mu zrobiła ta pani, ale nie wyobrażam sobie, co by mogła zrobić komukolwiek, jakakolwiek pani, żeby jej tak powiedzieć. That's it. Cześć. Nie patrz mi do bagażnika, pamiętnik ulicznika. Bywa, że wersy przykre, trudny dzieciak stary wyga. I już chuj wie, który pretekst, poczuj niechęć jak wena. Prawdziwy rap, rozpierdol, nerwy i gehenna. Nowe pokolenie biedy, by w owoc zamienić żywot, jak nie przedawkować chemii, myśląc o tym, co było. Zawsze była jedna rzecz, by nie mieć. Chcę rap i dom, pierdolę życie kurewskie, szczęście to ona i on. To życie kurewskie to tutaj mi tak peją trąci, ale muszę się cofnąć. Nie patrz mi do bagażnika, pamiętnik ulicznika. No, co by tutaj jakby pasowało? Bywa, że wersy przykre, trudny dzieciak, stary wyga. To też bardzo pasuje. I już chuj wie, który... Na pewno nie ten. I już chuj wie, który pretekst... Poczuj niechęć jaka wena. Poczekaj, poczuj niechęć jaka wena. Prawdziwy rap rozpierdol, nerwy i gehenna. Nowe pokolenie biedy. Nowe pokolenia biedy. By w owoc zamienić żywot. Jak nie przedawkować chemii, myśląc o tym, co było. Kurde, trochę dużo rymów jak na peje. W sensie to są takie podwójne, ale może ja nie znam najnowszych rzeczy, więc może tak teraz robi. Nie wiem, mi to tak średnio siedzi akurat. Takie 3/5 bym dała, nie wiem kto to. Kto? Intrus, młody, nowy gracz, który jest często do tej przyrównywany. A, no to słusznie.
Siema małe onanisto. Siema, widzę, że się dobrze bawisz. A. Jakulat, poznałeś? Jak nawinęły dwa sławy? Pozdro, nadal będę robić swoje, prawda? Mam charakter hardej baby. No tak. Pozdro, siema małe onanisto, mam charakter hardej baby. Ja poczekam, aż dorośniesz, tak? To sobie wtedy pogadamy. Siema małe onanisto, widzę, że się dobrze bawisz. Jak nawinęły dwa sławy. A, to pewnie pisały dwa sławy też, nie? Nie? Nie wiem, dobra, no takie charakter hardej baby. Nie wiem, kojarzy mi się z Anią Sól albo z May, albo mam charakter hardej baby. Siema mały onanista, to nie Gonix? Nie wiem, nie wiem, znaczy no nie podoba mi się to. Tak 2/5. No sorry. Bywa. Jak ten hamsam bluzgam, gdy ją sprawdzam. Co za szajs. Tam produkuje rap gra. Cześć, zrobię to z takim tym, może lepiej, nie? Bo czuję, że to, że te wersy tego potrzebują. Jak ten ham bluzgam, gdy ją sprawdzam. Co za szajs, tam produkuje rap gra. Tylko hajs masz, kurwy, i te kłamstwa. Tylko haj masz, twój życiorys, bajka. Ludzie za maskami przesiąknęli już kłamstwami. Zakłamani nie są sobą. Lecz wszyscy tacy sami! Tacy sami! Wykrzyknięci. Tacy cwani, hajs ich martwi cały czas. I prawdę dam ci, honor poszedł, bo ten hajs wasz szmać. 2/5. Nie wiem, co to jest, ale strasznie słabe. Gracek. Kto? Gracek. Spodziewam się. No, mnie się to nie podoba, ale może jakbym usłyszała i zarapowany ten zmienia. Dobra, Boże, znowu to samo. Ja jestem totalnie tu niepotrzebna. Kici, kici, buzi, buzi, hola, czekaj, co jest? O to... To są moje stare wersy. To jest moje. Serio? Tak, kici, kici, buzi, buzi, hola, czekaj, co jest? Musisz się postarać, zanim się rozbiorę. Jest to ciągle aktualne nawet. Zanim ci pokażę... Ja tego nie będę czytać, to są moje stare wersy. Całkiem aktualne, ale już takie bardziej aktualne do łóżka. Do łóżka, do łóżka. Nie, tak, to są moje wersy. No to co, z perspektywy czasu bym powiedziała taka... pała z plusem. Czym twoim zdaniem jest dobry tekst? Wiadomo, to jest bardzo subiektywne, czym jest dobry tekst, ale albo się bardzo dobrze rytmicznie czyta i nie znając tekstu jesteś w stanie po dwóch wersach go sobie rapować w głowie. Ja mówię o rapowanych tekstach, nie mówię o literaturze czy wierszach czy poezji, chociaż to też jakiś rodzaj poezji jest ten nasz rap. Albo ma punchline'y, które już czytawszy zaśmiewasz się. I tylko tyle mogę powiedzieć o dobrym tekście pisanym. Bo oczywiście, wiesz, no, w rapie to nie możesz wziąć sobie samego tekstu. Jak nie słyszysz emocji w głosie tego, kto to nawija, jak nie słyszysz muzyki, jak nie słyszysz, jak to sobie pociął we flow, gdzie zrobił pauzę odpowiednią, no to oczywiście nie jesteś w stanie całego tekstu docenić. W sensie całego utworu. Jak czytamy takie suche teksty, to wiadomo, no można się pośmiać, ale możliwe jest, że postawiłam komuś 2 albo 3, a jakbym usłyszała z flow i z muzyką, to bym powiedziała 5. A możliwe, że temu, z któremu powiedziałam 4, jakbym usłyszała z flow i muzyką, to bym powiedziała 1. No. Nie mam czasu dla dupek, wybieram muzę, głowa w kapturze, obie dłonie na jej dupie. Te dwa pierwsze wersy, które przeczytałam, już sobie przeczą. No bo jak to nie mam czasu dla dupek i wybieram muzę, a później głowa w kapturze, obie dłonie na jej dupie. No to powinieneś mieć dłonie na kartce papieru i długopisie albo na bitmaszynie cokolwiek, a nie na jej dupie, skoro nie masz czasu dla dupek. Może to głupie, głupie głowę i lecę, głupie, głupie głowę i lecę. Ja już tak muszę, głupie, głupie muszę. Pozbyłem się złudzeń z siebie. Strzelam fleszem na najlepsze chwile w lecie. Chcesz, to ci kupię. Głupie, głupie muszę, złudzeń. Kupię, słowa zatrute, w sercu dziury i przeciek, siebie lecie, siebie przeciek,
kapie na buty mi krew, nie patrz za siebie. Bardzo fajnie technicznie, autor przeczy sam sobie. To jeszcze raz, nie mam czasu dla dupy, bo no, zabrała kulturę, no, może to głupie, głupie, głupie lecę, jakoś tak może... Trochę bez sensu, a może nie bez sensu, no ale to tylko fragment. Chcesz, że ci kupię, ale nie dam się, co za trudno... No, dobra, no dam czwórkę, no. Ocieplam wizerunek. Nadstoja. Język się suce rozwiązał, to też wymaga odpowiedniego nastroju. Język się suce rozwiązał, że trzeba go związać na super. Wzrok pilnie za nią podąża, ja zatrzymać tego nie umiem. Ona ma ścipki wodospad. Ona nie wie, że jest w klubie. Nie skończyło się na sztuce, nie, nie, byliśmy w teatrze. Znikają mi drinki magicznie, gdy tylko nie patrzę. Aha. Nie siadam przy barze, kolejka dla wszystkich, ja tylko zapłacę. Gratuluję o twarze, ja ich nie kojarzę, ja tylko zapłacę. 100 setek z cytryną doniesionych przez piękne panie na tacy. Fajne. Nie ośmielę się bez wysłuchania, jak to się rapuje, jak to słychać, jakie jest flow i jaka jest dalsza część tekstu na piątkę, ale takie 4 plus solidne. No ale wiesz, jak to jest wyciąć taki fragmencik tekstu. To jest strasznie krzywdzące, krzywdzące. No, no ja tam wiem. Bardzo krzywdzące. Nie masz. Wyciąć jak 6, piszesz... ile tu jest wersów wyciętych no, zazwyczaj? 6? No, super umiem, lubię teatrze magiczne, 8 wersów. No, to jest bardzo krzywdzące, jak kawałek ma... Jak masz zajebiste wersy, 3 po 3 szesnastki. No jest, może być. No, ale jak nie ta ósemka jest poskładana, no. No ale jeszcze sens całego kawałka, nie tylko jak jest poskładany. Ale nie oceniasz kawałka, oceniasz wersję. No to jest krzywdzące. No okej, okay, no. Znaczy taki jest format programu jakby. No ja wiem, znaczy godzę się na niego. Wciągałam te kreski ubrana w najdroższe kiecki w Opolu, Sopocie. Wierz mi, że byłam jedną z nich, celebryckie imprezki wokół ten sam syf, Coca i Hennessy. To jest Margaret z ostatniego singla i mi się bardzo podoba. Nie dlatego, że to jest Margaret, nie dlatego, że to jest z ostatniego singla, nie dlatego, że tam jest Kara. I nie dlatego, że propsuje to, żeby teraz każdy celebryta, każdy piosenkarz i każda piosenkarka nagle zaczynali rapować, bo nie. Ale ja Margaret ufam w tym, co robi. Ona jest bardzo dobrą wokalistką i to, że sobie czerpie z konwencji rap, mi to w ogóle nie przeszkadza akurat. To jest bardzo dobry tekst. Nie wiem, co prawda nie wiem totalnie, kto jest targetem tej piosenki. Zastanawiałam się nad tym, kto by miał tego słuchać, ale tekst jest bardzo dobry. Wisiałaś na szyi, którą zdobi dziś naszyjnik. Dzisiaj to mi wisisz, wisisz czas mi i używki. Ślę ci puste listy, ręka łamie długopisy, serce plącze moje myśli. Może jestem tradycyjny i nie umiem trzech mieć innych. Po tobie jak po mnie maszty. W naszej łodzi połamało maszty. Przez te twoje chore jazdy nie skumałem w porę, że ten statek kokpit ma dziurawy. Piszą rapy, czy spisuje rany. No. Nie, to dlatego, że mi przytuliła, to chcę dać od razu wyższą ocenę. Nie wiem kto, no, zaraz się okaże, jakiś 13-latek pryszczaty z jakiegoś wagonu czy innego. Wisiałaś na szyi, która zdobi dziś naszyjnik. Nie, no dam te 4 z minusem. No. Kto? Na pryszczy. No. Wzruszyłam się. Chodź, ciocia Małgosia cię przytuli. Cienka granica dzieli miłość od nienawiści. Nikt przeciw nikomu i wszyscy przeciw wszystkim. O, czujesz, tu jest ciężki bit. Cienka granica dzieli miłość od nienawiści. Nikt przeciw nikomu i wszyscy przeciw wszystkim. W ciężkich chwilach górę bierze instynkt. Chore myśli, życie funduje, przetrwania wyścig. Głodni lepszych czasów, mentalna Etiopia. Pogoń za lepszym jutrem, dziś to tylko utopia. Idę przez niebo, piekło, boska komedia. Gdzie zawiść, zazdrość, to epidemia. Tylko mi nie mów, że to jest gdzieś na jakiejś płycie, którą przed chwilą nagrałam z chłopakami. Z tą epidemią tak mi się skojarzyło. Nie no, ale to brzmi... Takie to ciosane jest, no. 3 z 2 minusami. Nie wiem, co mam na tym powiedzieć. Takie to jest nienawiści, wszyscy przeciwko wszystkim, w ciężkich chwilach no dobra, to instynkt jest taki może wyścig, wszystkim, nienawiści. Nie, no 3 z 2 minusami, no. May?
No cóż, to i tak dużo dla niej.